ostatnim zaś blokiem, który już dotyczył właśnie księdza Jerzego Popiełuszki, była kwestia dokumentowania przejawów naruszania przez niego obowiązujących w Polsce przepisów prawa, głównie w zakresie nadużywania ambony do celów pozareligijnych. I tylko w tych tematach interesował mnie Jerzy Popiełuszko, obywatel Popiełuszko i ksiądz Popiełuszko. Dla mnie istniała jedynie kwestia przestrzegania przez niego prawa. Z tym, że muszę przyznać, Wysoki Sądzie, że gdy widziałem, że zawiodły wszelkie możliwe i dostępne formy i metody pracy, gdy na przedkładane stronie kościelnej Kurii Warszawskiej ewidentne dowody pozareligijnej działalności księdza Jerzego Popiełuszki spotykały się z brakiem reakcji bądź reakcjami pozornymi, gdy na komisji wspólnej temat ten spotykał się praktycznie z całkowitą obojętnością strony kościelnej. Komisja wspólna to episkopat, tak, rząd? Tak. I gdy wreszcie, Wysoki Sądzie, przekonałem się, że to stypendium, o którym była też wczoraj mowa, jest to po prostu fikcja. Z tej prostej przyczyny, że Jerzy Popiełuszko oświadczył kiedyś, że jak prymas przyjdzie i go poprosi, to on pojedzie. Publicznie? Tak, no, nie zupełnie publicznie, Wysoki Sądzie, aczkolwiek bardzo wiele osób o tym wie. Mógłbym je wskazać. Gdy te wszystkie sprawy zgromadziły się jakoś razem, muszę przyznać, że zdecydowałem się na życzenie, znaczy po prostu zgodziłem się podjąć działania bezprawne. Miałem pełną świadomość tego, że działania, na które się zgadzam, są bezprawne. Ale jestem przekonany co do jednego, że siedzący dziś tutaj ze mną na ławie oskarżonych Pękala, Chmielewski i ja, nie znalazłbym się chyba nigdy w życiu na ławie oskarżonych, gdyby prawo było prawem także dla Jerzego Popiełuszki. Jak wynika z tych akt, w dniu 22 września 1983 roku Prokuratura Wojewódzka w Warszawie na podstawie przedłożonych przez Wydział Śledczy Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych materiałów dowodowych wszczęła śledztwo w sprawie nadużywania wolności sumienia i wyznania przez księdza Jerzego Popiełuszka. Z przedłożonych materiałów wynikało, że w wygłaszanych publicznie kazaniach na terenie Warszawy, Gdańska i Częstochowy w okresie od 29 sierpnia 1982 roku do 18 września 1983 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko kształtował u słuchających go wiernych przekonanie, że władze państwowe są antydemokratyczne, dławią wszelkie wolnościowe dążenia, których wyrazicielem były niezależny samorządy Związek Zawodowy Solidarność i jego czołowi działacze, a także kwestionował suwerenność Polski i propagował antyradzieckie postawy polityczne. Niestety, o ile państwo nasze samo oczyszczało i konsekwentnie samo oczyszcza szeregi swych funkcjonariuszy, eliminując bez różnicy stanowisk tych, którzy w jakiejkolwiek formie łamią prawo, władze kościelne nie postępują podobnie. Okazują bowiem nadmierną wyrozumiałość i tolerancję dla nadużywania wiary przez niektórych księdzy ze szkodą dla porządku prawnego, ze szkodą dla państwa i samego kościoła. Mimo okazanych mu szczególnych względów, Jerzy Popiełuszko nadal nadużywał wolności sumienia i wyznania, zawierając w wygłaszanych kazaniach te same treści polityczne,
które stanowiły podstawę przedstawienia mu w dniu 12 grudnia 1983 roku zarzutu. Kościół winien mieć jednak zawsze i wszędzie prawdziwą swobodę w głoszeniu wiary, w uczeniu swej nauki społecznej, w spełnianiu nieskrępowanie wśród ludzi swego obowiązku, a także w wydawaniu oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne są z Ewangelią i dobrem powszechnym według różnorodności czasów i warunków. To dla wszystkich księży jest takie samo prawo i obowiązek, jak dla nas prawników. Stosowanie i szanowanie wytycznych Sądu Najwyższego w zakresie praktyki sądowej. Kościół nie może pozostawiać nikogo w błędzie odnośnie tego, co jest dobrem, a co złem. Dotyczy to również najmożniejszych tego świata i dlatego, że z ich zbawienia Kościół nie rezygnuje, jak i przede wszystkim dlatego, że ich postępowanie wpływa na życie szerokich rzesz ludzi, stawia ich przed wyborami moralnymi. Mają oni prawo wtedy oczekiwać od swego Kościoła, że wskaże im, co jest boskie, a co cesarskie. Tak więc, nie stawiając przed sobą celów politycznych, nie sięgając pod cesarskie, Kościół nie może wyrzec się prawa mówienia do władzy i o władzy, jeśli chce pozostać w zgodzie ze swoją misją. Pan prokurator powiedział jednego z dni procesowych, że należy wyjaśniać zagadnienia dotyczące motywacji i dlatego odczytano przed sądem pismo Urzędu do Spraw Wyznań, skierowane do Episkopatu Polski. Chodziło o zdemaskowanie, tak przynajmniej pan prokurator deklarował, motywów, na które powoływał się oskarżony Piotrowski. Czy pan prokurator je zdemaskował? Czy temu służyło to wszystko, co wczoraj żeśmy usłyszeli o księdzu Jerzym Popiełuszko? Spoczywa na mnie jako obrońcy księdza Jerzego i jako na pełnomocniku jego najbliższej rodziny i ten obowiązek wyrażenie zdecydowanego protestu przeciw próbie stawiania znaku równości pomiędzy ofiarą zbrodni a ludźmi, którzy zasiedli na ławie oskarżonych z powodu jej popełnienia. Nie ma względów, które by takie porównanie usprawiedliwiały. Przekracza to wszelkie dopuszczalne granice. Proszę Wysokiego Sądu Wojewódzkiego. O księdzu Jerzym Popiełuszce powiedział tu jeden z oskarżonych, że to był taki kapłan, który nosił krzyż na piersiach, a nienawiść w sercu. I nie może być nic bardziej gorszego, bardziej poniżającego, niż ten zarzut postawiony człowiekowi, który całe swoje życie podporządkował powołaniu kapłańskiemu. Ja bym mimo wszystko na ten zarzut nie odpowiadał. Bo oskarżony ma prawo do obrony, ma prawo do pewnego stylu tej obrony, nawet jeśli jest to obrona brzydka. Ale ten zarzut podniesiony z ławy oskarżonych został podtrzymany wczoraj z wysokości fotela prokuratorskiego. Postawiono księdzu Jerzemu Popiełuszce zarzut szerzenia nienawiści z przyczyn politycznych. Wysoki Sądzie, forma postawienia tego zarzutu jest sprawą, która mnie głęboko porusza. Bo został postawiony znak równania. Twierdzę, nieuprawniony w żadnym stopniu. Znak równania między ofiarą i między sprawcami jej śmierci. Taki znak równania jest sprzeczny w moim odczuciu z podstawowymi standardami obowiązującymi w świadomości prawnej naszego społeczeństwa. Jest sprzecznie z duchem i z konkretnymi przepisami naszego kodeksu karnego. Nie ma we współczesnym ustawodawstwie, w żadnym cywilizowanym prawie takiej zasady, która zrównuje odpowiedzialność
ludzi, którzy posługują się słowem, z odpowiedzialnością tych, którzy posługują się pętlą i pałką, nawet jeżeli ta pałka została owinięta w szmaty.